Hej, hej, hello! Z tej strony Well, a to jest kolejny odcinek z serii Dying Light. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się do Raisa celem kupna antyzyny. A jak nam to wyjdzie i czy uda nam się kupić? Zobaczymy. Więc co? No to idźmy, nie? Szkoda naszego czasu. 18. No tak, standard. Ja mam iść na 19. A jest noc. To pierw pójdziemy się przespać. Tylko gdzie nasze łóżko? Jak tam? Nadal boli? W porządku. Nie pieprz głupot. Jest dobrze, zostaw mnie w spokoju. Nie jest dobrze, jeśli zaraz masz się przemienić, ty uparty sukinsynu. Cóż, tak. Nie byłbym na skraju przemiany, gdybyśmy nie musieli oddać tyle antyzyny doktorowi Zirowi. Nic na to nie poradzimy, wiesz o tym. Będę nad tobą czuwać. Kłótnia małżeńska? A może moje łóżko jest... No, moje łóżko jest na 19. A. No właśnie. Prześpimy się za dnia. Przeżywasz noc, Dobra. Idźmy do windy. Hop. Sobie zjedziemy. Na dół. W taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Tak. Układ z Rais. Dobra, mamy dzień. Czy kwatermistrz ma coś dla ski baseballowy? Dobra, zabieramy wszystko. Przyda nam się. Sklep jest na górze. Nie, już nie będę wjeżdżał. Rain, czy mnie słyszysz? Słyszę. Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. 400 metrów. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Kurde, tędy nie wejdę. Tędy wejdę. Zombie, zombie, zombie. Daleko mamy jeszcze, no, jeszcze 180 metrów. Dobra. No, i ludzik się zmęczył. A gonią mnie zombie, nie? Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Nie strzelaj! Ręce do góry! Czego tu szukasz, matkojebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek z wieży? No. Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. No to wejdźmy do Raisa.
Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. A to dupek jeden. Oczywiście, że mu to weźmiemy. Karim. Wejdźmy do środka. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. Tak, to psychopata. Ej, oni mają coś takiego fajnego jak i my. Gówno, zwierzy. Ty masz jakiś problem? Chcesz do nas przystać? Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. No dobra. Skontaktuj się z GRE. Co to mamy? Strzelnicę sobie zrobili. Daj postrzelać. To wszystkich rozpieprzy. Gdzie tu się wychodziło? No cholera jasna. A tutaj. Ja szukam tego wyjścia. Spotkałem osobę imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa. Sługusa. Dobra, mamy wejść na jakieś anteny, coś powłączać. Co? Ja się tu mogę przespać? Ale niby, że gdzie? A tu? Dobra. Idźmy tam. Tu zombie jest od zajebania. Zostaw mnie.
Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. To sobie przyleć tu stara Ruro i sobie weź go. Czekajcie, bo mamy jakieś punkty niewykorzystane. No tak. Żywiołowe gwiazdki. Porządkujący handlarz. Mistrz rzemiosła. Oczywiście, że to. Teraz idziemy tak. Nie. Moment. Obniecie z wyskoku. Przeskok. Ślisk. Kopnięcie z wyskoku. Odporność. Rzucanie broni. Tak. Dobra, weźmiemy sobie więcej życia. Przyda nam się. No właśnie. I teraz tak. 240 km. No dobrze. Hej, Capone! Jesteś gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Cholera. Tu jest rzut. Tego nie otworzę, tak? On to zaraz do mnie podejdzie pewnie. Nie trafię go w łeb? Podejdź tu. Jeszcze raz. Pięknie. Mogę to włączyć na chwilę? Aha, nie mogę tego już włączyć. Dobra, padłeś. Wiedziałem, że przyjdzie. Dobra, na razie to zostawię. Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. Ja pierdziel. Czterdzieści, 52, 52. Mam jakieś ulepszenia broni? On już ma wykorzystane. Ciężko będzie, ciężko. Cholera jasna. Ciężko będzie. Ale niby, że jak to wybuchło.
A. Duża krowa jest zabita, ale... Idą te małe zjaby. Nie! Nie! Wrzeszczę, bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżygał! To cię tłumaczy. Ty już nie będziesz żygał. Cholerka. Trochę was tu przydużo. Patrz, jeszcze żyjesz! Głupia kurwo! Dobra, żaba jest załatwiona. Gdzie? Wypiep. Wypadł. No. Teraz już się nie podniesiesz. Gdzie? Nie ma takiego gryzienia. Mamy spokój tutaj z nimi. Nie ma takiego gryzienia. Macam cię po dupci trochę. Co to? Nic. Dobra. To otwórzmy to. Nie ma takiego gryzienia. Leż! Leż, powiedziałem. Świński ryju. Kasiurka. Trudny. No nie świru, ja mam tylko 5 wytrychów. No. Ładnie, fajnie wszystko. Taki piękny portfel. Kurde, ja bym jakieś fajne rzeczy chciał. Dobra, włączone. Dobrze, a teraz zasuwaj na górę. Na ten? A po co ja mam tam niby wejść? Chyba nie wiem, ale spoko.
Opa, siup. Ale po co my mamy na tą w ogóle antenę wejść, to ja tego nie wiem. Nie ma takiego bicia. Lecz tu. Chciałem sobie z tym zrobić. Tylko ma tędy wejść, nie? No. No i teraz niby jak? Nie powiem też, jak ja mam tam wejść. O, przejść na to. Fajnie. O, skrzyneczki. Tworzymy sobie oczywiście skrzyneczki. Elektronika czy telefon, ale fajna. No, Żokia. Na dół! Hehe. Mamy czarpę. No i co ja mam tu niby zrobić? Niżej? To po cholerę ja wchodzę na samą górę. A, no fajnie. Przecież tu byłem. Jakby to. Karim, ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera, tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Oczywiście, że ją zobaczę. Ale mamy tu liny? Mamy. Dobra. Tak, w tamtą stronę. To tak, to jak sobie zjedziemy w tą, to będziemy mieli w tę. Dobra. To jedźmy. Dobra, biegnijmy do tej wieży. Sobie. Hop, 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 hop. Tam jest zrzut, ale oczywiście zaraz będzie ukradziony zrzut, no bo jakby to mogło być inaczej. Zanim my tam dojdziemy, będzie zrzut. Upieprzony. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi, zginiesz paskudną śmiercią. O, mamy zrzut. Dobra, pięknie. Nim go nam nie gwiznął, flary. Hehe. W drugą stronę, a tam, dobra. Tam sobie wejdziemy. No, kurczę. A, tędy nie wejdziemy. Super. Musimy popieprzeć naokoło. No dobrze. Niech będzie. Tu gdzie tu kurde jest wejście? A, bo my nie tu, tylko dalej. Oj, oj. A ja myślałem, a ta wieża. Antenowa. No dobra. Oczyści obszar. Nic nie będę czyścił. Co tam po prostu wejść?
Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Czego kurwa chcesz? Muszę się wspiąć na wieżę. A na jakiego wała chcesz to robić? Raiz mi to zlecił. Raiz? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam zdać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. Pewnie, że pójdę, a jak? A co ty żeś musiał? Nie mogę. Weź, że ja zamknij. To przez nogę. W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywych. Tato, to są mordercy. Tak, to mordercy. No i pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Za dużo myślisz, jadaczko, Christoph. Zacznij używać lwa, bo nas obu tu poza... Bracken mówię... Kraj nic nie powie. Kraj nie jest fajny, nic nie powie, spokojnie. Dziadku. A tędy nie wejdę. To, że niby gdzie. No tam, okej, okay, ale jak tam wleść? A to... Niech będzie i tak. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Yeah! Fuck! Żałosny. Spadłem. No bo jakby to... O. No dobra, ale jestem w tym punkcie, to nie jest tak źle. Nie w tą stronę, ty. Dobra, może być w tą. Właśnie, ziombel. Mam nadzieję, że teraz nie spadnę. Bo by była tragedia. Bym się sam załamał, wiecie? No wejdź tam. To jest zamknięte. Na górę. Cholera jasna, no. Nie no, muszę tu wskoczyć. No właśnie, tak to miało być. No ale tu pizga wiatrem. Oho. Teraz, że niby jak? No nie żartuj. Nie! Szlak. Łaś. Nie! Nie! Wiecie, że ja mam zejść na dół? Tylko, że rada. Tylko, że rada.
Zrobiłem dwa razy ten sam błąd. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Ej, Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem. ...450 metrów. To wróćmy do Raisa. To twoja robota, co nie? Rahim? Anteny. Brecken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak skur... Bardzo mocny. Dobra robota, ziom. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kamdenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy no, się... widziałeś. Tam jest ta plujka pieprzona. Odbierz zapłatę od Raisa. Spoko. Właśnie tam idę. I dostać wszystko termistrzowi. Nie pal się. Znaczy pal się. Nie będę na razie nikomu pomagał. I do odebrać zapłatę. Cholera. Robi się ciemno, ludzie. Hej, Crane. Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Troy. Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie Żar. No. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny... No, to już sobie nie pogadacie. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. Dokładnie. Dobra, ludzie. W kolejnym odcinku... Czy teraz? Dobra, teraz. Też. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie. Skrzynię antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Dobra. Czyli w kolejnym odcinku udamy się do Karima i dowiedzieć się, aha, jak dotrzeć do osiedli. No dobra. Także do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.